Dzień dobry. Kurs języka polskiego został zrealizowany z inicjatywy EY Academy of Business, firmy szkoleniowej obecnej na polskim rynku blisko 30 lat. Zajęcia prowadzi Magdalena Mrówczyńska, lektorka ze Szkoły Języka Polskiego Konwersacja. Zapraszamy. Materiały do lekcji pochodzą przede wszystkim z książki Polski Krok po kroku 1, której autorką i redaktorką jest pani Iwona Stępek. Lekcja 5. Numery. Ile masz lat? Zawody. Kim jesteś? Czym się interesujesz? Nowe słowa. Proszę posłuchać. Pół. Prawie. Ćwiczyć. Liczebnik. Ile masz lat? Mąż. Żona. Siostra. Brat. Syn. Córka. Pies. Kot. Chłopak. Dziewczyna. Rodzina. Teraz sekcja numery, czyli liczebniki. Proszę posłuchać. Dwadzieścia. Trzydzieści. Czterdzieści. Pięćdziesiąt. Sześćdziesiąt. Siedemdziesiąt. Osiemdziesiąt. Dziewięćdziesiąt. Sto. Proszę posłuchać jeszcze raz. Dwadzieścia. Trzydzieści. Czterdzieści. Pięćdziesiąt. Sześćdziesiąt. Siedemdziesiąt. Osiemdziesiąt. Dziewięćdziesiąt. Sto. A teraz proszę powtórzyć numery. I następne ćwiczenie. Proszę napisać numery. 12, 20, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Tu są odpowiedzi. Proszę teraz przeczytać numery. Następne ćwiczenie, matematyka. Ile to jest? Plus, minus, jest. 31 plus 23 jest 54.
Ile to jest? 14 plus 33. Ile to jest 16 plus 13? Ile to jest 33 plus 44? Ile to jest 72 plus 18? Ile to jest 79 minus 11? Ile to jest 65 minus 22? Ile to jest 96 minus 12? Ile to jest 77 minus 55? Ile to jest 110 minus 9? Tutaj są odpowiedzi. Proszę teraz przeczytać. 31 plus 23 jest 54. 14 plus 33 jest 47. Proszę kontynuować. I teraz następna sekcja. Ile masz lat? Proszę posłuchać. Dialog 1. Karol, ile masz lat? Prawie 18. Prawie? 17,5. A ty? A ja mam 20 lat. Proszę teraz przeczytać ten dialog. I dialog 2. Ile pani ma lat? Dlaczego pytasz? Ćwiczę liczebniki. Wiesz, w Polsce nie pytamy kobiet, ile mają lat. To trochę nieelegancko, ale nie ma problemu. Ja mam 43 lata, a mój mąż Grzegorz 45 lat. Proszę teraz przeczytać ten dialog. Ile masz lat? Mam 1 rok. Mam 2 lata, 3 lata, 4 lata, jest końcówka A. Mam 5, 6, 7, 12, 13, 14, 90 lat. Proszę pamiętać, że kiedy mamy 2, 3, 4, to mamy końcówkę A. Analogicznie 22, 23, 24 lata, 42, 53, 64 lata. Z wyjątkiem 12, 13, 14, bo mówimy lat. Mam 12 lat, mam 13 lat, mam 14 lat. Mam 101 lat. Teraz następne ćwiczenie. Rok, lata czy lat? Proszę grupować. Sześćdziesiąt pięć lat. Siedem
lat. 77 lat. 100 lat. 91 lat. 18 lat. 84 lata. 63 lata. 57 lat. 14 lat. 13 lat. 20 lat. 44 lata, 22 lata, 34 lata, 33 lata, 50 lat, 77 lat, 12 lat. I jeden rok. I następne ćwiczenie. Jak myślisz, ile on, ona, ono ma lat? Ono ma jeden rok. On ma 84 lata. On ma 30 lat. Ona ma 13 lat. Ona ma 22 lata. Następne ćwiczenie. Lat, lata. Uwe ma 44 lata. Angela ma 27 lat. Javier ma 30 lat. Pani Joanna ma 43 lata. Pan Grzegorz ma 45 lat. Mami ma 20 lat. I teraz następne ćwiczenie. Proszę zaprezentować swoją rodzinę. Kto ma ile lat? Proszę mówić. Sylwia ma 32 lata. Andrzej, mąż, ma 37 lat. Jakub, syn, ma 12 lat. Joasia, córka, ma 1 rok. Dawid ma 19 lat. Jola, dziewczyna, ma 18 lat. Kasia, siostra, ma 14 lat. Tomek, brat, ma 4 lata. Ela ma 12 lat. Jola, mama, ma 39 lat. Paweł, tata, ma 43 lata. Jacek, brat, ma 14 lat. Bartek ma 21 lat. Anna, mama, ma 45 lat. Adam, tata, ma 44 lata. Krzysiek, brat, ma 16 lat. Justyna ma 27 lat. Mateusz, chłopak, ma 28 lat. Karolina, siostra, ma 19 lat. Mruczek, kot, ma 4 lata. Mateusz ma 64 lata. Julia, żona, ma 59 lat. Adam, syn, ma 40 lat. Agnieszka, córka, ma 37 lat. Ada ma 38 lat. Jurek, mąż, ma 40 lat. Mikołaj, syn, ma 16 lat. Emilka, córka, ma 12 lat. Paweł ma 13 lat. Beata, siostra, ma 10 lat. Rysiek, brat, ma 8 lat.
Orso pies ma 2 lata. Patrycja ma 24 lata. Piotrek mąż ma 25 lat. Alicja córka ma 1 rok. Rex pies ma 3 lata. Grzesiek ma 29 lat. Ania żona ma 27 lat. Julia córka ma 5 lat. Zosia córka ma 2 lata. A ty? Ile masz lat? Teraz następna sekcja, zawody. Proszę posłuchać. Zawód. Nauczyciel. Emeryt. Rolnik. Kelner. Urzędnik. Lekarz. Dziennikarz. Kucharz. Tancerz. Dentysta. Policjant. Aktor. Malarz. Zdolny. Taksówkarz. Kierowca. Kim jesteś z zawodu? Umieć. Skomplikowany. Nowoczesny. Budynek. Stolica. Świetny. Malarstwo. Sztuka. Martwić się. Czym się interesujesz? Piłka nożna. Sport ekstremalny. Zdjęcie. Konkretnie. Sport wyczynowy. Współczesny. Muzyka poważna. Folklor. Literatura piękna. Teraz ćwiczenia. Proszę posłuchać. Zawody. Kelner. Nauczyciel. Fotograf. Informatyk. Rolnik. Muzyk. Inżynier. Policjant. Kucharz. Dentysta. Tancerz. Urzędnik. Lekarz. Biznesmen. Dziennikarz. Emeryt. Aktor. Proszę teraz przeczytać zawody. A teraz następne ćwiczenie. Teraz forma żeńska. Forma żeńska w języku polskim to jest końcówka K. I teraz mówimy, tu jest rodzaj męski, a tu jest rodzaj żeński. Barman, barmanka. Emeryt, emerytka. Kelner, kelnerka. Nauczyciel, nauczycielka. Teraz alternacja ż do r. Ż
do R plus K. Lekarz, lekarka. Dziennikarz, dziennikarka. Kucharz, kucharka. Tancerz, tancerka. A teraz eliminujemy A i dodajemy K. Artysta, artystka. Poeta, poetka. Dentysta, dentystka. Uwaga! Są takie zawody, profesje, które nie mają formy żeńskiej. Wtedy mówimy pani architekt, pani taksówkarz, pani inżynier, pani minister, pani prezydent, pani muzyk, pani fotograf, pani kierowca, pani profesor. Następne ćwiczenie. Proszę szukać formy żeńskiej i proszę powtarzać słowa. Kelner, kelnerka. Kucharz, kucharka. Dziennikarz, dziennikarka. Aktor, aktorka. Dentysta, dentystka. Tancerz, tancerka. Policjant, policjantka. Nauczyciel, nauczycielka. Emeryt, emerytka. Lekarz, lekarka. Teraz następne ćwiczenie. Proszę mówić, kto to jest. Mężczyzna, który pracuje w filharmonii, to jest muzyk. Mężczyzna, który pracuje w szkole, to jest nauczyciel. Mężczyzna, który pracuje na wsi, czyli nie w mieście, to jest rolnik. Mężczyzna, który pracuje w radiu albo w telewizji, to jest dziennikarz. Mężczyzna, który robi profesjonalne zdjęcia, to jest fotograf. Mężczyzna, który kontroluje porządek na ulicy i w mieście, to jest policjant. Mężczyzna, który kontroluje budowę budynków, to jest inżynier. Mężczyzna, który ma swoją firmę, to jest biznesmen. Mężczyzna, który pracuje w restauracji, to jest kelner. Mężczyzna, który tańczy zawodowo, czyli profesjonalnie, to jest tancerz. Mężczyzna, który gotuje w restauracji, to jest kucharz. Mężczyzna, który pracuje w gabinecie dentystycznym, to jest dentysta. Mężczyzna, który pracuje w teatrze, to jest aktor. Mężczyzna, który pracuje w szpitalu, to jest lekarz. Mężczyzna, który pracuje w firmie komputerowej, to jest informatyk. Mężczyzna, który pracuje w urzędzie, to jest urzędnik. Mężczyzna, który już nie pracuje, to jest emeryt. Następne ćwiczenie. Kto to jest? Jaki on jest? Tu są słowa. Rzeczowniki. Aktor, aktorka, malarz, polityk. I przymiotniki. Zdolna, dobry, utalentowany, atrakcyjny. Jak myślisz, kto to jest? To jest zdolna aktorka Nicole Kidman. Jak myślisz, kto to jest? To jest
Atrakcyjny aktor Johnny Depp. Jak myślisz, kto to jest? To jest utalentowany malarz Van Gogh. Jak myślisz, kto to jest? To jest dobry polityk Lech Wałęsa. Teraz następna sekcja. Kim ona jest? Proszę posłuchać dialogu. Javier i Uwe siedzą razem przy stoliku. Jest przerwa. O, co masz? Co to jest? To? To jest fotografia. Tu jest moja rodzina. To jest twoja żona, a to twoje dziecko, tak? Tak. Moja żona Anna i mój syn Erik. Twoja żona jest bardzo ładna. Jest piękna. O tak, jest piękna i utalentowana. Ona jest aktorką. Jest bardzo popularną aktorką. Pracuje w teatrze w Berlinie. A ty kim jesteś z zawodu? Jestem biznesmenem. A ty? To skomplikowane, ale z zawodu jestem muzykiem. Gram na gitarze, akordeonie, na pianinie. Jestem też instruktorem tanga. Jesteś muzykiem i umiesz tańczyć tango. Teraz proszę przeczytać ten dialog. A teraz następne ćwiczenie, prawda czy nieprawda? Uwe nie ma rodziny, to nieprawda. Syn ma na imię Erik? Tak, to prawda. Anna nie jest atrakcyjna? Nieprawda. Uwe jest aktorem? Nieprawda. Javier umie tańczyć tango? To prawda. Javier jest muzykiem? Prawda. Teraz sekcja gramatyczna. Narzędnik. Narzędnik to jest instrumental, przypadek gramatyczny. Jaka jest struktura narzędnika? Narzędnik nie jest skomplikowany, bo rodzaj męski jest jak rodzaj nijaki. Mamy identyczne końcówki. Przymiotnik ma końcówkę im, pokagie im, a rzeczownik ma końcówkę m, po k i g i em. Rodzaj żeński ma jedną identyczną końcówkę. Przymiotnik i rzeczownik to jest końcówka on. I przykłady. On jest dobrym studentem. On jest wysokim mężczyzną. Ona jest dobrą studentką. Ono jest dobrym dzieckiem. Tutaj jest taka sytuacja, że rodzaj męski, który ma końcówkę a, ma formę żeńską, bo ta końcówka a ma charakter żeński. Dlatego mówimy: on jest dobrym mężczyzną, poetą, dentystą, kolegą. I pytania narzędnika, pytania główne: kim jesteś, czym się interesujesz? I pytania szczegółowe, detaliczne: jakim jesteś studentem, jaką jesteś studentką, jakim jesteś dzieckiem. Proszę pamiętać, że narzędnik implementujemy, kiedy mamy czasownik być. Dlatego mówimy: ja jestem nauczycielką, ty jesteś studentem,
etc. Teraz jeszcze jedna informacja. Narzędnik plural. Narzędnik plural ma następujące końcówki. Przymiotnik imi, pokagie imi, a rzeczownik ami. I przykłady. Oni są dobrymi studentami, interesuje się starymi monetami, deser ze słodkimi jabłkami. Pytanie narzędnika w liczbie mnogiej, jakimi monetami interesujesz się? Teraz następne ćwiczenie. On i ona. Tutaj mamy narodowości. Praktykujemy mianownik i praktykujemy narzędnik. To jest Francuz. On jest Francuzem. To jest Francuzka. Ona jest Francuską. To jest Szwed. On jest Szwedem. To jest Szwedka. Ona jest Szwedką. To jest Hiszpan. On jest Hiszpanem. To jest Hiszpanka. Ona jest Hiszpanką. To jest Holender. Tutaj w narzędniku mamy alternację. Holender, ale on jest Holendrem. To jest Holenderka. Ona jest Holenderką. To jest Węgier. Alternacja. On jest Węgrem. To jest Węgierka. Ona jest Węgierką. To jest Norweg. On jest Norwegiem. To jest Norweżka. Ona jest Norweżką. To jest Belg. On jest Belgiem. To jest Belgijka. Ona jest Belgijką. To jest Amerykanin. On jest Amerykaninem. To jest Amerykanka. Ona jest Amerykanką. To jest Polak. On jest Polakiem. To jest Polka. Ona jest Polką. To jest Anglik, on jest Anglikiem, to jest Angielka, ona jest Angielką. To jest Niemiec, on jest Niemcem, to jest Niemka, ona jest Niemką. To jest Turek, on jest Turkiem, to jest Turczynka, ona jest Turczynką. To jest Rosjanin, on jest Rosjaninem, to jest Rosjanka, ona jest Rosjanką. To jest Włoch, on jest Włochem, to jest Włoszka, ona jest Włoszką. To jest Czech, on jest Czechem, to jest Czeszka, ona jest Czeszką. To jest Ukrainiec, on jest Ukraińcem, to jest Ukrainka, ona jest Ukrainką. To jest Hindus, on jest Hindusem, to jest Hinduska, ona jest Hinduską. To jest Meksykanin, on jest Meksykaninem, to jest Meksykanka, ona jest Meksykanką. To jest Białorusin, on jest Białorusinem, to jest Białorusinka, ona jest Białorusinką. To jest Portugalczyk, on jest Portugalczykiem, to jest Portugalka, ona jest Portugalką. To jest Brazylijczyk, on jest Brazylijczykiem, to jest Brazylijka, ona jest Brazylijką. To jest Macedończyk, on jest Macedończykiem, to jest Macedonka, ona jest Macedonką. To jest Etiopczyk, on jest Etiopczykiem, to jest Etiopka, ona jest Etiopką. To jest Kolumbijczyk, on jest Kolumbijczykiem, to jest Kolumbijka, ona jest Kolumbijką. To jest Nigeryjczyk, on jest Nigeryjczykiem, to jest Nigeryjka, ona jest Nigeryjką. To jest Chińczyk, on jest Chińczykiem. To jest Chinka, ona jest Chinką. To jest Irlandczyk, on jest Irlandczykiem. To jest Irlandka, ona jest Irlandką. To jest Kanadyjczyk, on jest Kanadyjczykiem. To jest Kanadyjka, ona jest Kanadyjką. To jest Japończyk, on jest Japończykiem. To jest Japonka, ona jest Japonką. Teraz następne ćwiczenie, mianownik czy narzędnik. Eryk to dobry syn. Eryk jest dobrym synem. Kasia to ambitna studentka. Kasia jest ambitną studentką. To jest świetny kucharz.
On jest świetnym kucharzem. Agnieszka jest miłą sekretarką. Agnieszka to miła sekretarka. Jan jest wesołym mężczyzną. Jan to wesoły mężczyzna. Warszawa to stolica Polski. Warszawa jest stolicą Polski. Picasso to popularny malarz. Picasso jest popularnym malarzem. Kraków jest starym miastem. Kraków to stare miasto. Oscypek jest regionalnym serem. Oscypek to regionalny ser. Centrum Kultury i Sztuki Japońskiej Manga jest nowoczesnym budynkiem. Centrum Manga to nowoczesny budynek. A to są odpowiedzi. Proszę przeczytać jeszcze raz to ćwiczenie. A teraz następne ćwiczenie. Proszę uzupełnić. Tutaj są słowa, a tu jest dialog. Cześć, mami. Co czytasz? Cześć, Javier. Czytam książkę biograficzną. A kto to jest? To jest Witkacy. Witkacy? Tak, to bardzo popularny polski malarz, pisarz, dramaturg, fotograf i filozof. Artysta. Niestety nie znam. O, Javier, nie martw się. Ja znam Witkacego, bo interesuję się sztuką i malarstwem. Ale na przykład tango czy akordeon to dla mnie czarna magia. I następna sekcja. Czym się interesujesz? Czym się interesujesz? To jest pytanie narzędnika. Interesuje się plus narzędnik. Interesuje się sportem, boksem, malarstwem impresjonistycznym, historią, piłką nożną, muzyką rockową, fotografią, francuskimi filmami, sportami ekstremalnymi, książkami kryminalnymi. Proszę pamiętać, że tutaj mamy końcówki narzędnika w liczbie mnogiej. Imi, przymiotnik, ami, rzeczownik. Imi, przymiotnik. I następne ćwiczenie. Czym się interesujesz? Proszę pytać i odpowiadać. Czy interesujesz się ekonomią, sportem i językiem polskim? Tak, interesuję się ekonomią i językiem polskim, ale nie interesuję się sportem. Czy interesujesz się hiszpańskim kinem, muzyką poważną i jazzem? Tak, interesuję się muzyką poważną i jazzem, ale nie interesuję się hiszpańskim kinem. Czy interesujesz się malarstwem, sztuką dekoracyjną, grafiką komputerową? Tak, interesuję się sztuką dekoracyjną, ale nie interesuję się malarstwem i grafiką komputerową.
Czy interesujesz się psychologią, filmem europejskim i sportem? Tak, interesuję się psychologią, ale nie interesuję się filmem europejskim i sportem. Czy interesujesz się piłką nożną, polityką i polskim folklorem? Tak, interesuję się polityką i polskim folklorem, ale nie interesuję się piłką nożną. Czy interesujesz się geografią, teatrem współczesnym i polskim kinem? Tak, interesuję się geografią i polskim kinem, ale nie interesuję się teatrem współczesnym. Czy interesujesz się japońskim teatrem, kinem i polską gramatyką? Tak, bardzo interesuję się polską gramatyką i kinem, ale nie interesuję się japońskim teatrem. Czy interesujesz się malarstwem francuskim, muzyką klasyczną i historią? Tak, interesuję się muzyką klasyczną i historią, ale nie interesuję się malarstwem francuskim. Czy interesujesz się sztuką współczesną, sportem wyczynowym, ekonomią? Tak, interesuję się ekonomią, ale nie interesuję się sztuką współczesną i sportem wyczynowym. Czy interesujesz się tańcem współczesnym, filozofią i literaturą angielską? Tak, interesuję się filozofią, ale nie interesuję się tańcem współczesnym, ani nie interesuję się literaturą angielską. Czy interesujesz się baletem, fotografią, kuchnią francuską? Interesuję się kuchnią francuską, ale nie interesuję się baletem i fotografią. Czy interesujesz się architekturą współczesną, muzyką jazzową i literaturą piękną? Tak, interesuję się architekturą współczesną, muzyką jazzową i literaturą piękną. A ty? Czym się interesujesz? Proszę pytać i odpowiadać na pytania. Teraz następne ćwiczenie. Proszę zamienić obrazki na tekst. To jest Marta Nowak. Ona jest z Polski, mieszka w Warszawie. Ma 23 lata, jest niska, wesoła i wysportowana, ale teraz jest chora. Studiuje grafikę komputerową na ASP, czyli na Akademii Sztuk Pięknych. Ona świetnie mówi po angielsku i trochę po hiszpańsku. Interesuje się fotografią, tenisem i muzyką. Ona bardzo lubi robić zdjęcia. Teraz proszę napisać te słowa. A teraz proszę przeczytać ten tekst. I następne ćwiczenie. Proszę napisać pytania do podkreślonych form. To jest tekst o mami. To jest mami. Ona nazywa się Mami Takada. Jest z Japonii. Normalnie mieszka w Tokio, ale teraz mieszka w Krakowie. Ma 20 lat. Jest niska, szczupła i sympatyczna. Mówi po japońsku, dobrze po angielsku i zna trochę polski. Ona jest dobrą studentką. Teraz ona intensywnie uczy się języka polskiego, bo planuje studiować malarstwo w Polsce, a konkretnie w Krakowie. Interesuje się muzyką rockową, malarstwem i architekturą. Ona bardzo lubi malować. Proszę teraz napisać
pytania do tekstu. To jest mami. Kto to jest? Następne pytanie. Jak się nazywa? Skąd ona jest? Gdzie ona mieszka? Ile ma lat? Jaka ona jest? W jakim języku ona mówi? Kim ona jest? Co ona robi? Gdzie ona planuje studiować malarstwo? Czym ona się interesuje? Co ona bardzo lubi robić? Proszę teraz powtórzyć te pytania. Teraz następne ćwiczenie. Proszę posłuchać i uzupełnić. To jest Uwe. Uwe Stein. On jest z Niemiec. Mieszka w Berlinie. Jest wysoki, przystojny i wysportowany. Uwe to biznesmen. Ma 44 lata. Lubi pracować. I teraz pytania do tekstu. Kto to jest? To jest Uwe. Skąd on jest? On jest z Niemiec. Gdzie on mieszka? On mieszka w Berlinie. Jaki on jest? On jest wysoki, przystojny i wysportowany. Kto to jest? To jest biznesmen. Ile ma lat? On ma 44 lata. Co lubi robić? Lubi pracować. Teraz następne ćwiczenie. Proszę napisać autoprezentację. Jak masz na imię? Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Gdzie mieszkasz? Jaki jesteś? Jaka jesteś? Ile masz lat? Co lubisz robić? I następne ćwiczenie. Proszę napisać analogiczną prezentację Angeli. Proszę ułożyć pytania do tekstu. Angela Brown, Anglia, Londyn, 27 lat, lektorka języka angielskiego, wysoka, szczupła, ładna, młoda, czytać książki. Materiały do lekcji pochodzą przede wszystkim z książki Polski, krok po kroku 1, której autorką i redaktorką jest pani Iwona Stępek. Zajęcia prowadzi Magdalena Mrówczyńska, lektorka ze Szkoły Języka Polskiego Konwersacja. Kurs języka polskiego został zrealizowany z inicjatywy EY Academy of Business, firmy szkoleniowej obecnej na polskim rynku blisko 30 lat. Dziękujemy. Do widzenia.